Wystartowali. Po 24 tygodniach badań i analiz powierzchni Słońca, załoga rakiety X-SEAL wystartowała. Gnając prędkością światła, załoganci, dinozaur Maurycy, czarna labradorka Blanka oraz dzielny kapitan Michał, dla przyjaciół Misiek, marzyli już tylko o tym, aby dotrzeć do lądowiska znajdującego się na parapecie ich domu. Musieli jeszcze tylko przedrzeć się przez niezwykle gęsty sznur asteroidów, wśród których ukrywali się kosmiczni piraci. Groźni bracia Wylewscy, oślepiająca podróżnych kosmiczna syrena Ratinopatia i pięciogłowa Sercohora, atakująca z taką mocą, że skutki jej ataku można wyleczyć już tylko operacyjnie. Pędzili więc nasi bohaterowie przed siebie, by po kilku chwilach dotrzeć do skraju niebezpiecznego pasma asteroidu. Ku swojemu zdumieniu, gotowa na wszystko załoga dostrzegła lukę, którą mieli szansę przemknąć na drugą stronę orbity. Lecieli więc cicho, tu i ówdzie odganiając specjalnym świetnym patykiem zagradzające im drogę asteroidy. Miały sekundy, minuty, zostało już tylko kilka metrów, aby wyjść z chmury asteroidów. Kiedy nagle drogę podróżnikom zagrodził nie jeden, ale cała trójka piratów. Syrena Ratinopatia włączyła swój oślepiający laser, który zakłócił pracę przyrządów rakiety. Pięciogłowa Sercohora rzuciła zły urok, aby zmienić serce kapitana Michała w gwiezdne odłamki skalno-lodowe. Nagle do akcji wkroczyła dzielna Blanka. Zaszczekała jak najgłośniej, a wtedy kapitan Michał zerwał się na równe nogi, dosiadł turbodziała strzelającymi seriami zabawkowych samochodzików, pociągów i najsilniejszej broni na pokładzie – dinozaurów. Rozgorzała bitwa. Raz za razem atakowała to jedna, to druga strona. Kapitan Michał walczył dzielnie, znosząc wszystkie ciosy piratów. X-SEAL wygrywał. O nie, to straszne! Wskaźnik mocy ich rakiety zaczął pokazywać rezerwę. Ich statek kosmiczny zaczął tracić siły. Waleczna Blanka nie opuszczała kapitana Michała, mimo że ich przyjaciel dinozaur Maurycy już dawno zemdlał z przerażenia. Walka stawała się coraz trudniejsza. Ich dom zaczął się oddalać i wszyscy z rozpaczy czekali już tylko na abordaż piratów. Nagle, co to? W oddali kapitan Michałek dostrzegł swoją największą przyjaciółkę, major Mamę Małgosię, która dowodziła statkiem tankowcem z niezliczonymi pokładami energii, gdyby tylko pojawiła się eskadra statków kosmicznych pomagających w walce z piratami. Wtedy się uda. X-SEAL dotrze do olbrzymiego tankowca major Mamy Małgosi, aby korzystając z jej mocy i technicznej wiedzy lecących wraz z nią specjalistów, raz na zawsze rozbić zgraję kosmicznych piratów. Eskadry! Potrzebujemy tylko eskadry!